35 rok. Jestem alkoholikiem na imię Wiesław. Ja powiem tak, no żeby... To mnie tu bardzo Radek zainspirował do tego mówienia, bo... Bo tak, to oczywiście, no ja miałem takie okresy, że miałem wszystko i właśnie wtedy po 15 latach ja po prostu popłynąłem. No. Ja się często dziwię moim kolegom, którzy mogą i mają za co pić, dlaczego oni nie piją. Przecież on ma za co, a mnie się wydaje, że mnie trzyma moja bieda. Ale tak naprawdę teraz coraz bardziej widzę, że mnie trzyma rozsądek, bo teraz nie jest takie, jakbym nieraz chciał, ale to jest życie, obojętnie dobre czy złe, ale to jest życie. A to, co właśnie tutaj z Michałem mówiliśmy, to nie było życie, to było wegetacja, nie? Jak było źle, to lufa, jak było dobrze, to lufa, jak było nijak, to lufa. I to po prostu cały czas, w końcu doszedłem do takiej perfekcji, że musiałem cały czas walić, cały czas. Teraz, jak dzisiaj Borys mnie zawiózł tam do Kuby, to ten, to ja tak z Kubą gadaliśmy, Kuba Miodzież. I ja mówię, ty, no mówię, ja lubiłem jeździć, ale zawsze na końcu tej podróży to była nagroda, jak jechałem na Hel. Była nagroda, to jechałem i budów. Jechałem do Zakopanego, to była nagroda, nie? Wszędzie jakiś wyjazd mi się kojarzył z jednym, nie? I to jest wiele takich historii, że ja po prostu nie umiem żyć. No, ja nie umiem żyć. Mnie jak czytam te tą wielką księgę, któryś tam raz z kolei, tak jest ten moment, że jesteśmy nieprzystosowani nie do życia w ogóle. Jesteśmy jakby z innej planety, nie? I to jest o mnie, nie? To jest o mnie. Ale co? Ale jest to lepsze, to wszystko, co robię, te moje sugestie, które nieraz mi pomagają, telefony, szczególnie do osób nowych. Medytacje pomagają. Przyjście na meeting nieraz pomaga, nieraz jest tak jak było parę dni temu, że na prowadzącym by się wszystko skupiło. Nieraz jest tak, że ktoś mnie tam z uczestniku po prostu zdenerwuje i tak samo i meeting mi nie pomaga. Ja wychodzę z takiego meetingu, mnie to kupa wcześniej ma to nic mówił, nie? I ten. Także ja muszę robić wszystko. Ja muszę robić wszystko, żeby przeżyć ten dzień dziś na trzeźwo. I tak jest tam chyba napisane gdzieś tam w tym momencie. Musimy zrobić wszystko. Nie? Bo ten stan, który mam, to co teraz mówię, jest o wiele lepszy niż ja bym tutaj przyszedł do was pijany. Jeszcze niestety dożyli do tego, żeby mnie usunąć stąd. No. Chociaż przychodziłem nieraz pijany, nieraz na kacu, ale no nie jest to. Po prostu no, to jest stan, w jakim jeszcze można się ze mną porozumieć i ja jestem w stanie się porozumieć. Słuchajcie, jak powiedziałem o tym zagranicznym człowieku, który już truchnąłem tym parasolem. Później, jak już minęła moja kolej, pomyślałem, mówię, kurczę, mogłem podejść i go przeprosić. Bo jednak zobaczyłem te przerażenie, bo go trochę tam struchnąłem. No i on się jeden z tobą. Tak, czarny. I ten. I mnie naprawdę się zrobiło. A kiedyś to ja bym się tutaj jeszcze tym chwalił jeszcze i tak dalej. Ale teraz no, mimo tego, że byłem bliski dosłownie
powiedzenia i tam w inny sposób myślałem, że kierowca się zaangażuje w to. Ale ten, no i teraz zrozumiałem, że kamery są w autobusie. Kurcz, zapomniałem jak zwykle. A już miałem taką sytuację z właśnie takim rowerem objuczonym wjeżdżałem i młodzi ludzie stali. I ten, i ja mówię, przepraszam, bo to słuchawki w uszach, on mnie słyszy. Też w innym rytmie, która reguluje w techno, uwali. Ja mówię, przepraszam, nie, no to go tym rowerem pizdłem. I z 20 parę lat, no nie, on do mnie coś tam. No niech pan uważa i tak dalej. No ja mówię, gdyby nie te kamery, to by cię nie mu tam. Ach, jeź, to jest, ja wreszcie do mnie doszło, że mnie kiedyś skopią, zleją, tak, że zrozumiem, że tak nie wolno postępować. Ale dochodzi do mnie to, że to jest ta właśnie moja droga. To, co Radziu powiedział, to jest ten mój spadek, to są te moje miliony dolarów, to jest właśnie ta droga do wewnątrz. Nie? Bo ja naprawdę mam cudowne życie, nie? Mam wspaniałą kobietę. Mogę nic nie robić. Ja tu dzisiaj w ogóle nie musiałem przychodzić. Nigdzie nie musiałem wchodzić, tak jak wczoraj. Nic nie muszę robić. Nie? I co? Nawet ja często tutaj z przyjacielem się porównywałem. Nie? Ja tak sobie załatwiłem, że swoich dzieci nie widziałem, wnuków nie widziałem. Niczym się muszę przejmować. Ojciec też nie wiem, czy żyje, czy nie żyje. Ojciec z ojczymem zerwane stosunki, matka nie żyje. Z bratem pokłócony. No co? Sam sobie staram samokrotnie. Dziwne, że ta dziewczyna 16 lat ze mną wytrzymuje. I naprawdę, no, ona pracuje, ona od 12 jest przy komputerze, siedzi, ona jeszcze wstała wcześniej, żeby zrobić kotleciki, żeby zrobić tę kapustkę, kupić, pójść. A ja wyżej dopiero jak o 11 po dopiecie przyjechał, to ja wstałem, żeby z nim wielką człowieczkę. I on mnie dopiero zawiózł do następnego, żeby nagrać swoje dwa utwory następne na swoją nową płytę, jeżeli mnie zawieźć. To wszystko oczywiście w ramach przysługi. Jakbym miał za to zapłacić, to czuję, żebym nie nagrał. Bo nie miałbym z czego może. A może bym miał, bo to też się dziwnie układa, że jak pracuję u niego, czyli nic tak naprawdę nie robię, tylko pomagam innym, to te pieniądze jakoś przychodzą. Nie? Stać mnie na takie rzeczy, które... Nie wiem. I tak naprawdę, tak jak mnie ostatnio powiedzieli na jednym spotkaniu, ty masz ksywę bandyta, a my ci zmienimy na globtrotter, bo ty jesteś albo nad morzem, albo w górach, albo za granicą, albo tam. Cały czas gdzieś po prostu jeździsz. Nie? No i to jest prawda. Tylko właśnie, żeby dostrzegać. Ja dopiero właśnie po takiej wypowiedzi właśnie Radka do mnie dochodzi, no, że ja mam kumpli, tutaj mam w tej wspólnocie, który po prostu mówił. Ja nie jestem w stanie jednej setnej, tysięcznej procenta przepić, przećpać, wydać tego, co mam. I sobie strzelił w łeb, kupił luksusowy apartament. Bardzo przekrzyży. Całą danę wody. Wszystko miał. Kupił pistolet i se strzelił. Ja wiem, bo to jest to, jak ten alkohol pomagał, to ja bym go dalej pił. Żebym ja miał coś takiego, że się napije i bym się czuł tak jak kiedyś. Ale on już mi przestał pomagać. On mi nic już nie załatwia. I to jest problem. Nie? I jak ja się nie nauczę, właśnie tak jak tu Radio powiedział, przyjść i wyjść z tego meetingu i się cieszyć z tego, no to ja po takim meetingu wyjdę i się powieszę. Jeśli ten meeting mi nie da tej radości.
ale są też inni. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapisane, ale ktoś się musiał pójść.